TVG9, Muzeum Sybir Pro Memento w Gdańsku, Nowym Porcie, zorganizowane przez Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny. Zaczęło się od małej wystawy, a w tej chwili już jest takie no dość realistycznie przedstawione muzeum. Jutro będę umyję te gaboty płynem, ale mówię, bo dzisiaj się wyrobię w czasie, ale jutro tutaj się zajmę tymi gabotami. Dobra. Dzień dobry, witamy doktora Jaśkowskiego. Widzę, że muzeum się rozbudowuje. Początkowo się zaczęło tutaj od małej wystawy. Tak, to była pierwsza wystawa, że... a teraz już widać, że, że eksponatów przybyło. I właśnie już gablot. Zmieniamy w gablot. Dziękuję. Będzie instalacja nowy gablot i... To zrobimy dźwięk później jakby. Tak? No bo to jest pseudo. Dobrze. Będziemy tutaj przekładać to. Przez no tu można zobaczyć, jak mniej więcej wyglądał taki barak na Sybirze w sowieckim łagrze. A tu zdjęcia przedstawiające tutaj akurat deportację Polaków na Sybir. Zdjęcia i dokumenty. Tu mały dodatek trochę na inny temat. Tutaj jest przedstawiony głód na Ukrainie w latach 30. wywołany przez Stalina, by zniszczyć rosyjskich, ukraińskich chłopów. Tu nawet prycze są, także. Tu bardzo tak realistycznie przedstawione są warunki w sowieckich łagrach. Tu my mamy mapkę całego archipelagu Gułag, czyli systemu obozów koncentracyjnych, więzień i psychuszek utrzymywanych w celach obrony systemu komunistycznego.